Dzięki firmie Vectis obejrzycie ten odcinek bez reklam, które nas wkurzają, które rozproszają i które powodują, że chcemy wyłączyć ten odcinek. Także wszystko dzięki firmie Vectis, którzy wyposażyli mój dom we wszystkie włączniki i kontakty. Zapraszam do oglądania. Jedziemy na ważenie. Oglądać jest trybun. Słynny Hasbulla przed nami, ale oczywiście zbyt malutki, żeby go dobrze zobaczyć. A tutaj prześmieszny Hindus Jasu. Mokaef. Kamzat Chimaev. Kamaru Usman. Bo powiedz, gdzie jesteśmy. W jakiejś części hali Eichhardt, gdzie jutro będzie gala. Przed chwilą było ważenie i to jest jakaś strefa fana VIP, gdzie robią sobie fotki z tym naszym pretendentem Mateuszem. No Arsenal fan. Ludownie Raja mylą i chcą z nim zdjęcie, bo myślą, że jest chyba DJ-em Bilaszor. I odstrzeleni. Kto lepiej wygląda? Wszyscy razem. Co? Razem drużynowo wyglądamy. Zespoł. Ale jesteśmy wożeni jak mistrzowie UFC już, nie? I muzyka. Nie było wcale tak łatwo, ale pierwsza walka do przodu. Niestety bokmarzy się nie mylili i Abu przegrywa. Kolejna walka na tył. Jedna, jedyna rozruba, która się wydarzyła i akurat siedzieliśmy tuż obok. Słuchajcie, to rzucili się na kostę i zaczęli się rąbać. Ale dzięki temu zobacz, gdzie jesteśmy teraz, nie?
Czyli kolejna wygrana na dużym kuponie. Znaczy na razie jedna wtopa. Lekarz zastopował walkę i tutaj wszystkie trybuny ogłaszają sprzeciw. Bout is declared a no contest. Contest for Shibaya. For the winner by majority decision, Hamza. Zobaczcie sami, niestety, ale na 7 walk tylko jedna nie weszła, tylko Abu Azaitar, a tak byłoby tak dobrze. Wpadłaby fajna kasa, no i radocha z tego, że dobrze trafiłem. No niestety, tak to już jest. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie chcieli też się tak dobrze bawić, a potem czuć takie rozczarowania, jak ja teraz czuję, to wejdźcie na BetClicka i tam przy rejestracji konta wykorzystajcie kod BORYS. A da wam on zwrot stawki w formie freebetu do 200 zł, jeśli wasz pierwszy zakład okaże się nietrafiony. Czyli jeżeli to byłby mój pierwszy zakład, to wtedy otrzymałbym zwrot stawki i wtedy mógłbym grać dalej. Ale niestety nie był to mój pierwszy zakład, tak więc pozostaje mi smutek i mieć nadzieję, że następnym razem wszystkie moje typy wejdą. Wracamy do chaty. No nie ma czasu na odpoczynek, cały tydzień treningów i teraz nawet się jeszcze weekend nie rozpoczął, a już lecę do Rypina przeprowadzić seminarium i pójdę po seminarium od razu prosto do Poznania, bo w Mosinie, która jest właśnie pod Poznaniem, będzie gala, w której wraca mój przyjaciel Tomaj Kondraciuk w walce bokserskiej. No i jadę tam, żeby być, żeby wspierać, żeby pomóc, żeby drzeć ryja. Jako Fight Club udało nam się tutaj do nas przyciągnąć Borysa. Borys dzisiaj pouczy nas w kwestiach bardziej stójkowych, z tego względu, że no my w Rypinie tutaj kickbokserzy. Borys pokaże nam parę technik bokserskich, kickbokserskich, parę obron przed obaleniami, czyli myślę, że też przyda się zaprzyjaźnionym klubom. Drugą stronę. Wykrok. Wykrok do boku. Jestem z boku przeciwnika. Teraz idę do środka. Jestem z boku, hop, hop, hop. Znowu zaczepiam, idę do boku, jestem tu. A zobaczcie, ja sobie będę balansem, rotacją, wykonuję pracę na nogach. Nie sam balans, też chodzi na nogach. I teraz zobaczcie, ja do tej ręki nagle robię to. I kiedy ja robię to, to kamień stara się ować. Mega wielka radość znów zobaczyć swojego przyjaciela, który wygrywa, który nokautuje swojego przeciwnika z Tomajem. Zapewne niewielu z was wie, że znamy się tak naprawdę od pierwszego treningu, pierwszego wspólnego treningu zapaśniczego na Sobieskiego. Od tamtej pory się przyjaźnimy właśnie. I tak samo jeśli chodzi o MMA, nasza pierwsza wspólna walka amatorska na tamte czasy też odbyła się tego samego dokładnie dnia. Ja wtedy niczym szałapu
minut latałem po ringu jak wariat. On już wtedy bardzo profesjonalnie stoczył swój pojedynek. Później nie poszła ta kariera tak, jakbyśmy chcieli. A teraz po wielu, wielu latach, po wielu latach też przerwy, nagle wchodzi, walczy w boksie, nokautuje swojego przeciwnika i tak można pięknie kończyć ten film. Dzięki wam za oglądanie. Możecie zostawić łapy w górę, zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dajcie znać coś tam w komentarzu. I tak je czytam, ale przynajmniej to leci dalej. Inaczej, dzięki temu YouTube promuje ten film i może ktoś więcej go obejrzy. A jednak fajnie jest, jak więcej ludzi to ogląda. Dzięki wszystkim dobrym ludziom, dobrego dnia i dobrego życia. Yo!